Dzień dobry, farmerzy. Zaczęły się już tegoroczne żniwa. Z pól zniknęły już praktycznie jęczmiona o zimę. Zaczęły też znikać rzepaki. Wkrótce pora przyjdzie na żniwa na pełną skalę. To oznacza, że trzeba kontrolować wilgotność ziarna. No i tutaj pojawia się problem, bo okazuje się, że rynek jest zalany podróbkami wilgotnościomierzy renomowanych firm. I problem z tymi podróbkami jest taki, że one niekoniecznie działają w ten sposób, jak się należy, bo i zbudowane są tak, żeby były po prostu tańsze, żeby skusić klienta ceną i podobieństwem do urządzenia znanej firmy. I dzisiaj pokażemy Wam zestawienie urządzenia oryginalnego i urządzeń będących jego nieudolnymi kopiami. Przyjrzymy się, jak to jest zbudowane, jak to działa i dlaczego te urządzenia nie są takie same. Zapraszam do oglądania. Tak, czyli ta kopia jest wzorowana na pierwszym modelu, czyli zwykły Twizyrain, nie wersja Pro. Ona weszła do sprzedaży w 2012 roku. Widać to ewidentnie po stylistyce, widać po wielkości ekranu. Co ciekawe, klawiaturę, wielkość ekranu w klawiaturze odwzorowali, żeby nawiązywała, mimo że ich ekran jest większy, bo prześwituje przez klawiaturę, tak? Co ciekawe, naklejka niby znamionowa, tak? Jest producent, są jakieś zakresy. Napięcie 9 V, nie? Tylko że zasilany jest z 4 paluszków, więc to jest 6 V, nie? Nie 9. Po prostu jest to robione wszystko chałupniczo, tak? Aby coś było. Nie ma żadnej naklejki znamionowej produktu. W starym ewidentnie naklejka znamionowa jest. Skopiowali nawet klapeczkę od baterii, tak? Tylko nie ma logo. Ale i klapeczka oczywiście pasuje też do nas, nie? Jest to skopiowane jeden do jednego. Jeden do jeden, wszystko tak, to samo. Tak, nawet miejsca wyprasek, nie? Czyli miejsce wtrysku na formy, to same miejsca, ślady do nóżki, tak? No tak. W tym samym miejscu, wkręty, miejsce na tabliczkę znamionową, wszystko jest to samo, tak? Tabliczki tylko, nie mają, ale miejsce zrobili, miejsce bo jest. I u was jest. U nas jest gniazdo, u nich nie ma, tak? Ale miejsce jest, nie? Wszystko jest przygotowane. Nakrętka skopiowana, ta się wizualnie troszkę różni na pierwszy rzut oka, ale w tym drugim modelu chińskim już jest bardzo podobnie, nie? Komora, tak? Skopiowana, ale nie do końca, bo jest u nas elektroda wewnętrzna, tu jest tylko plastik, imitacja. U nas jest czujnik temperatury, u nich już nie ma. Co ciekawe, na aukcji piszą, że to mierzy temperaturę. Tylko że to nie ma nawet czujnika temperatury i nie ma pomiaru temperatury, tak? Piszą, że jest kompensacja temperaturowa, no bo im jest cieplejsze ziarno, tym bardziej to wpływa na wynik wilgotności. No tak. Kompensacja u nas jest automatyczna. U nich piszą, że też jest automatyczna, tylko że nie mierzy temperatury. Więc niestety, sprytnie tak? To wymyślili. Tak, w tej drugiej podróbce, tej niby wersji Pro, komora już jest lepiej skopiowana, bo ma już wewnętrzny o-ring, tak? Co prawda nie jest niklowane, to też jest dla użytkownika ciężkie, bo ziarno, zwłaszcza mokre, zostawia osady. I teraz nikiel jest po to, żeby zabezpieczyć te okładziny, żeby je łatwo wyczyścić, żeby one nie korodowały, żeby nie było wżerów. Ten produkt nie ma żadnych oznaczeń CE. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej nie ma prawa tego nikt sprzedawać. Bo muszą być badania CE, kompatybilności elektronicznej i tak dalej. Nie ma żadnego oznakowania. Drugi produkt chiński naklejkę ma, ale to jest tylko naklejka. Gdy kupiliśmy ten produkt, prosiliśmy sprzedawcę o potwierdzenie badań, nic nie otrzymaliśmy, tak? Nawet żeby móc zrobić badania, musi być naklejka znamionowa, musi być numer seryjny i tak dalej. To nie ma nawet prawa przejść badania, bo skoro mamy prawo unijne, my musimy opłacać wszystkie badania, musimy robić testy, musimy je odświeżać, aktualizować według aktualnych norm, a ktoś ściąga to z Chin, nie ma żadnych badań i może to sprzedawać oficjalnie na Allegro, to jest coś strasznego, tak? I nikt nie chce na to zareagować, to jest po prostu niebywałe. Jedno, że nikt tego nie monitoruje, ale my jako producent to zgłaszamy i nikt na to nie reaguje, to jest tragedia. Zgodnie z prawem unijnym, do sprzedawanego urządzenia elektronicznego musi być instrukcja i musi być w języku, w którym jest sprzedawane. U nas musi być w języku polskim. W jednym produkcie dodana jest instrukcja, ale w języku angielskim, w drugim produkcie nie było w ogóle instrukcji.
To jest w ogóle niezgodne z prawem, tak? W momencie, gdy pisaliśmy do sprzedawcy ponaglenia, dlaczego nie ma instrukcji, dlaczego tu jest po angielsku, dostaliśmy wersję w PDF-ie. Nie wiem, czy Krzysiek ją tu zostawił. O, jest. Czyli ktoś zrobił skan tej instrukcji, a potem w Paincie ponarzucał tłumaczenia. Nie? Czyli zobaczcie pan, jak to wygląda. Nie? Po prostu w Paincie są powrzucane tłumaczenia na skan tej zwykłej instrukcji angielskiej. Nie? Na obrazkach powrzucane, na treściach, nie? Na zdjęciach mają model z napisem common. Nie? Mhm. Tylko, że to jest fotomontaż, bo dostajemy coś takiego. Po prostu z klawiaturą Accurate. Nawet im ktoś napisał w komentarzu, że wysyłają nie to, co jest na zdjęciach, tak? Mamy na przykład to zdjęcie, nie? I to jest nasze zdjęcie odwrócone w lustrze, nie? Czyli jest po prostu odwrócone, ale jest to nasze zdjęcie. Porównywaliśmy to co do cala. Jest nasze zdjęcie z podmienioną po prostu grafiką klawiatury, co nawet widać. Żeby jeszcze bardziej sugerować, że to jest nasze, żeby jeszcze bardziej wpływać na to, że ktoś widział u sąsiada, ale niedobrze się przyjrzał, wykorzystują nasze zdjęcia. Tytuł. Polski. Wilgotnościomierz, tak? Polski. Z AliExpress. Niesamowite. Jedziemy dalej. Tu common. Numer katalogowy. Dram ERP. Dram. Dramiński. To jest skopiowane z naszych aukcji, lekko zmodyfikowane miejscami, tak? Zdjęcia. Lista gatunków, nie? Lista gatunków otrzymujemy taką. Czyli jakieś połączone gatunki, że żyto z pszenicą razem na jednej pozycji, jakieś kawy, jakieś nie wiadomo co. A oni piszą tą listę gatunków. Dlaczego? Bo to jest nasza lista gatunków. I z naszymi zakresami pomiarowymi, tak? Po prostu jest to skopiowane. Co do dziesiątej wilgotności. Tylko, że tych gatunków nie ma w urządzeniu. Mamy na przykład jęczmień, tak? Mamy jęczmień jary, ozimy i ozimy oczyszczony bez ości, tak? Już nie chciało im się kopiować całego napisu, to zrobili jęczmień ozimy. Jęczmień perłowy. Mamy ich aukcję. Jest takie coś jak jęczmień perłowy? No nie ma. Nieuskany, ale co? Co nieuskany? Nie? To są chińskie tłumaczenia, tak? U nas na przykład nieuskany jest słonecznik, ale nieuskane mogą być różne rzeczy. Komosa, mnóstwo gatunków. Soja, dobra, słonecznik jakiś jest, chociaż nie wiadomo jaki, czy uskany, czy nieuskany, czy cokolwiek. Jest jakiś sezam, nie ma tu sezamu. My to zgłaszamy do Allegro, że jest to niezgodne z opisem, niezgodne z regulaminem, jest po prostu nieprawda w tych opisach. Allegro na to nie reaguje, to jest niebywałe. W ogóle jakie błędy, tak? Otręby. Nie? No to jest po prostu Google tłumacz. Najpierw piszą, że produkt polski, potem piszą, że to jest Wille, czyli niemiecki. Kolejna bzdura, mimo że to z Wille nie ma nic wspólnego, poza tym, że skopiowali pudełko, nie? Że dostajemy w zestawie twardą skrzynkę z paskiem. To jest akurat z opisu Wille. Nie ma skrzynki. Oni mają skrzynkę. To nie jest skrzynka, to jest futerał. Łopatka do poboru. Dobra, powiedzmy, że to jest łopatka. Chociaż łopatka to chodzi im faktycznie o łopatkę Wille. A to nie jest łopatka. Chiński model. Podstawowa jakaś elektronika jednowarstwowa. Wygląda to jak w jakimś zegarku, a nie w mierniku. Nie ma żadnego procesora. Są tylko drobne stalaczki, układek i tranzystor i kwarc i to wszystko. Nie ma nawet procesora, który tym steruje. Nasza elektronika, duży procesor microchipa, pełno elementów, pamięć, układy scalone, które tym wszystkim sterują. Oczywiście też złącze USB i tak dalej, tak? A można to sobie porównać, tak? To jest niebywało. Oczywiście u nas też jest wielowarstwowy druk, a nie jednowarstwowy i to jest tragedia. Ja to jest liczenie tylko na to, że ktoś się natnie, tak? Że uda się kogoś oszukać i że ktoś to kupi, bo jak kupi, to jest szansa, że albo za późno się skapnie, że coś jest nie tak, bo na przykład po sezonie minął 2 tygodnie na oddanie i już jest klient pozamiatany, albo dopiero mu wyjdzie, gdy skosi mokre, będzie przechowywał mu, zgnije, spleśnieje i tak dalej, albo straci na skupie, albo cokolwiek, tak?
Więc to jest po prostu liczenie na to, że ktoś kupi, natnie się, da się nabrać, że to jest to samo co Dramiński, a potem będzie płacić. Ale pisanie, że coś jest produktem polskim i pisanie funkcji, których te urządzenia w ogóle nie mają, że jakieś podłączanie czegokolwiek, gdzie nawet nie ma złącza żadnego, nie można tego aktualizować, a piszą, że można, tak jak u nas, no to jest po prostu bezczelne. No i tak? To jest jawne wprowadzanie klienta w błąd, tak nawet, jest prawda. Nawet prawo unijne zakazuje ukrywania producenta, czyli sprzedawca nie może ukrywać producenta i miejsca produkcji, a tu jest nie dość, że ukrywanie, bo nie piszą, że to jest chiński produkt, to jest kłamstwo, że to jest polski. No tak. Tak? Mamy elektronikę tego drugiego, płytka jest większa, natomiast ilość elementów jest taka sama, jest układ scalony, w ogóle widać, że on jest ręcznie lutowany, mnóstwo pasty to pokazuje, że to jest ręczny jakiś montaż. No i tu nic nie ma, jest po prostu duży druk, a nie ma elementów, nie? To jest to samo, to jest po prostu zabawka. Widać nawet w komorze, tak, że nie ma nigdzie czujnika temperatury, jest tylko jedna elektroda, druga elektroda od komory, a nie ma w ogóle czujnika temperatury, tak jak u nas, tak? Też mamy elektrodę jedną i drugą, ale jest czujnik temperatury, tak? No tak, tak. To a tutaj widać. Tego nie ma, mimo że piszą o pomiarze temperatury, o automatycznej kompensacji temperaturowej i tak dalej, nie? Oczywiście nie ma też żadnego złącza, nigdzie na obudowie, są tylko dwa przewodziki od zasilania, tak? No. Wybrany jest gatunek, jest pokazany wsyp próbkę, teraz napełnię komorę, dozownik próbką. Nadmiar czarny. Taka jest procedura w skupie do obsługi tego aparatu. Wsyp próbkę napełnię, naciskam przycisk, ziarno się zasypało do komory, naciśnij OK, przyrząd dyktuje, co mam zrobić. Puszczę klawisz, w tym momencie aparat nie może być dotykany, bo waży próbkę. Wynik jest 14,9, tak? To jest wynik dla aparatów, który używany jest w skupie. Teraz wezmę nasz aparat Dramiński. Przyjęcia jakościowa, wsyp próbkę i dokręt nakrętkę. Popełnię go tą całą próbką. I aż zapiszczy, cofnę, wciskam OK. Pomiar trwa. To parę sekund musi trwać, bo wykonane są pomiary i temperatury, i wilgotności. 4,9. Praktycznie dwa takie same wyniki. Bierzemy tylko sobie ziarno, ok. Gdzie oni to mają, tą całą czarny pieprz. Komu w Polsce potrzebna wanilia? Od pszenica twarda, pszenica, nie wiem. Jeśli jest pszenica, to wybierzemy sobie fasolę. Gdzie on tam przyma tą? Jest pszenica, ok, dobra. Dobra, napełnimy komorę. To jest ceno. To tak naprawdę. Coś zapiszczało, mało ścisnąłem. Test. Wilgotność 16,3. Czyli ponad prawie 1,5%. Prawie 1,5% i to musimy podkreślić, że to jest to urządzenie podrobione. Tak. Pomiar jest zawyżony. Tak. Dziwnie wygląda, obsługa jest trudna. Muszę wybrać tak. CD zgodnie z instrukcją kalibracja 0,1 to jest pszenica i żyto jednocześnie, co jest bardzo dziwne i podejrzane. OK. Na pewno pokonowam. Mamy 15% pszenicę. Też zapiszczał podobnie jak nasz, tak? Muszę wcisnąć test, nie wiem. Obsługa jest bardzo, bardzo... 12,7.